Witam wszystkich. No pozarastało, pozarastało. Jutro będę czyścił, czyścił akwarium, no. Jest trochę glonów na szybach. Trzy tygodnie bez podmianki. Bez czyszczenia. Patrzcie co się stało. Ślimak wyleciał do ogrodu. Po tym wypadku z jajeczkami na przedniej szybie no już nie wytrzymałem i na lato wleciał do ogrodu. Zobaczymy jak to przebiegnie z nim w ogrodzie. Słuchajcie, mam taką kryptokorynę. Nie wiem, co z nią zrobić. Troszkę duża się zrobiła. Czy ją sprzedać, czy jej nie sprzedać? Nie wiem, czy ją przesadzić za tym, czy warto ją przesadzać w ogóle, czy ją po prostu sprzedać na ebayu komuś, bo jest troszkę duża. No i zbiera dużo światła. Dużo światła zbiera. Eee, blokuje. Druga roślinka, która blokuje dużo światła. Tutaj jest, popatrzcie, ona rośnie, normalnie codziennie jest dłuższa i wypuszczę tylko korzenie. No, nawet mi się podobają takie korzenie dyndające z wody, także pewnie ją zostawię, tylko ją puszczę jakąś tam, żeby sobie szła innym, innym kierunkiem. Bardzo mi się podoba, z tą dziadygą, no nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. Ona rośnie i rośnie, ładnie rośnie, bardzo mi się podoba, fajnie bujnie to wygląda zostawić, sprzedać, wyrzucić, nie mam pojęcia, jutro wyczyszczę akwarium, Poprzecinam te łodygi, powsadzam je z powrotem gdzieś tam w ziemię, tutaj mam glony, one wyłapują jakiś biały proszek, także też je odkurzę jutro, plan jest taki, żeby je przenieść z tego korzenia, korzeń był bardziej widoczny, Tutaj bardzo mi się podoba, jak na tych kamieniach rosną. No zobaczymy, co z tego wyniknie. To słabo mi rośnie, znaczy rośnie bardzo wolno. Bardzo mi się podoba. Jest takie zielono, e, zielono różowe, tylko boję się, że ma mało światła przez właśnie tego wielkoluda. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda e, jutro po, po wyczyszczeniu. jak tam działa. Krybeczek działa. No ogarnę trochę, poprzycinam roślinki i powyciągam ten cały syf, podmienię wodę. Nie podmieniałem 3 tygodnie, także myślę, że z 40%, 40 wody wyleci, wleci coś nowego. Roślinki poprzecinam Filtr nie będę czyścił, niedawno czyściłem. Nie czyszczę go tak jak mam podmianki, to go nie czyszczę raz w miesiącu, nawet w, rzadziej, raz na dwa miesiące chyba staram się czyścić. Przydałby mi się mocniejszy filtr. No zobaczymy. Eee, dobra, wrzucę, wrzucę, jak to będzie wyglądać po wyczyszczeniu szyb, podmiance wody. No i poprzecinam trochę roślinek. No i powiedzcie, co wy robicie z takimi kolosami w takich akwariach? Dajcie znać.